List do Ministerstwa Kultury w sprawie odwołania Jana Klaty. Zwolnienia dyrektora Starego Teatru domaga się również Jerzy Zelnik. Cześć, oto flash filmowy. Już 99 osób podpisało apel o odwołanie ze stanowiska dyrektora Starego Teatru Jana Klaty. Wśród nich znajdują się ludzie mediów, nauki i środowiska artystycznego. Między innymi poeta Leszek Długosz, dziennikarze Witold Gadowski i Piotr Legutko oraz radni z Krakowa Adam Kalita i Ryszard Kapuściński. List w tej sprawie opublikowała Gazeta Polska Codziennie. Na scenie znanej dotąd ze wspaniałych inscenizacji, często krytycznych wobec tradycji, ale zawsze pozostających z nią w twórczym dialogu, dominuje zły smak i naruszenie godności człowieka. Nie chcemy ograniczać jego wolności twórczej. Nie ma natomiast zgody na wydawanie pieniędzy publicznych na demontaż sceny narodowej, mającej służyć zgoła innym celom. Czytamy w liście adresowanym do wicepremiera ministra kultury Piotra Glińskiego. Odwołania dyrektora Starego Teatru domaga się również aktor Jerzy Zelnik. Klata nie powinien być już dłużej dyrektorem teatru. Takie stanowiska powinni piastować ludzie, którzy faktycznie znają się na sztuce, artyści z krwi i kości, a nie tacy, którzy stawiają tylko na tanie szokowanie. To, co się tam dzieje, woła o pomstę do nieba, powiedział Zelnik w rozmowie z Super Expressem. Aktor również podpisał apel o odwołanie Jana Klaty. W serwisie Onet Film zastanawiamy się, w czyje ręce w przyszłym roku trafią Oscary. Macie swoje typy? Czytajcie i komentujcie, a kolejny flash jutro. Do zobaczenia.